Cześć! Hej! Witamy Was w niedzielę, kolorowy weekend i dzisiaj miksujemy, słuchajcie, groszkową moc. Tak? Tak. Jakie składniki potrzebujemy? Madzia Wam powie. 3 mandarynki, pół szklanki mrożonego groszku lub niemrożonego. Lub świeżego, ale świeżego. Zaraz Wam powiem. I całą szklankę wody kokosowej, ale może być też zwykła woda. My dla zwiększenia wartości i smaku też dajemy wodę kokosową. Ale słuchajcie, a propos groszku. Wcale nie ma, Madziuniu, bardzo Cię proszę, obierz przy okazji mandarynki. Słuchajcie, moi drodzy, wcale nie musicie używać mrożonego groszku. Możecie świeży użyć, ale w tym wypadku o tej porze roku ciężko jest o świeży, więc mamy mrożony. Broń Boże, nie używamy groszku konserwowego, ani groszku w słoiku czy w zalewie. Mrożony jest to najlepsza alternatywa. I tak, słuchajcie, moi drodzy, w międzyczasie Madzia obiera. Ja Wam też powiem o naszych magnesach, na których zresztą nie ma dzisiaj groszku, bo to nie jest sezon. Nasze magnesy tak są oczywiście zapakowane. One zapakowane są w kopertę, którą do Was wysyłamy, 12 sztuk. Dzisiaj mamy akurat styczeń, więc styczeń jest pierwszy. Jeszcze zaraz będzie luty. Macie wszystkie sezonowe owoce i warzywa. Na lodówce, zresztą widzicie na naszych Instastory, na naszych zdjęciach, bardzo fajnie się sprawdzają. Do końca stycznia, bo pamiętajcie, tylko do końca stycznia, mamy je w promocyjnym cenie 39 zł. Jeżeli będziecie chcieli je później kupić, to będą już w cenie 49. Więc kto jeszcze nie ma, a chciałby, to śpieszcie się. My jak najszybciej postaramy się je Wam wysłać, żebyście mieli bardzo fajne, przydatne. Na lodówce bardzo fajnie się sprawdzają. Ok, do rzeczy. My już dzisiaj po rajdzie jesteśmy. To też pewnie już widzieliście. A teraz szybko zrobimy koktajl. Pewnie co niektórym Wam się może wydawać, że groszek w koktajlu to jest takie ble. Tak powiedziała kiedyś Madzia, pamiętam doskonale. I pewnie Wasze dzieci możliwe dzisiaj też tak powiedzą. Ale jak spróbowałaś, to co? To było dobre. W ogóle nie było czuć, że to jest groszek. Dokładnie. Dobra. Woda kokosowa. Okej. Dobra. Wszystko mamy. Miksujemy. Standardowo będzie głośno. No i okej. Było chwilę głośno. Pomęczyliście się, ale efekt będzie bardzo fajny. Patrzcie, jaki fajny kolor. Jaki to jest kolor? Pistacjowy? Bo faceci nie znają się generalnie na kolorach, więc jeżeli nie jest to taki kolor, proszę napiszcie i wyprowadźcie mnie z błędu. Pijemy. Chcesz pierwsza? Nie, no może pierwsza. Dziękuję. Dla mnie petarda. I słuchajcie, no ja piję już. Może co niektórzy się dziwią, bo nie słyszeli wczorajszego Instastory. Ja piję, bo już zacząłem wychodzić z Dąbrowskiej. Niestety, waga zaczęła trochę za szybko lecieć. Planowałem troszkę dłużej być na Dąbrowskiej. Nie wypił mi całego. Planowałem troszkę dłużej być na Dąbrowskiej, ale teraz po prostu zacząłem szybciej wychodzenie. Niecałe 20 dni. I tak jak powiedziałem, 90% mojej diety wychodzeniowej będą stanowić koktajle, więc ja dzisiaj pewnie pochłonę. Tak samo jak dieta. No w sumie tak, no niewiele się zmieni, ale teraz mogę więcej rzeczy miksować, więc to, co już dzisiaj teraz z Wami miksuję i teraz będę miksował przez najbliższy w sumie ponad miesiąc jeszcze, to będziemy na pewno razem. Ja już będę go pił te nasze koktajle, które robimy. Słuchajcie, widzimy się jutro w poniedziałek. Miki, chcesz zmiksować koktajl? Dalej. A czy nie zmiksować, tylko spróbować? A spróbować chcesz? Chcesz, Miki, spróbować? Tak? Chcesz koktajl spróbować? Nie. Nie chcesz. No, on teraz zajęty jest. Bawi się z Olą. Słuchajcie, pozdrawiamy. Miłej końcówki niedzieli. Do zobaczenia jutro. Pa. Pa.